Najważniejszym celem tego ćwiczenia w sojuszniczym gronie jest zgrywanie pododdziałów różnych nacji. Nie jest to dla nas pierwsza lekcja, ponieważ zadania w środowisku międzynarodowym wykonujemy od wielu lat. Natomiast tu na poligonie Drawskim żołnierze z Polski, Niemiec, Danii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych będą wspólnie wykonywać różne zadania, zarówno taktyczne, jak i ogniowe. Dzisiaj skupiamy się na strzelaniu z broni osobistej, a także z czołgów Leopard i wozów bojowych Marter. Dowódca kompanii czołgów batalionowego zgrupowania taktycznego, porucznik Marcin Staszek. Dzisiejsze ćwiczenia polegają na doskonaleniu współpracy żołnierzy Wojska Polskiego z naszymi sojusznikami z NATO, a jak dobrze wiemy, nic tak nie scala żołnierzy, którzy przyjechali tutaj na poligon Drawski, jak wspólne strzelanie, które jest chlebem powszednim dla każdego żołnierza, dla każdego pododdziału, tak samo dla nas czołgistów, jak dla nas, jak dla moich kolegów z wojsk zmechanizowanych. Nasi koledzy z Niemiec przyjechali transporterami opancerzonymi typu Marder. Wspierają nas jako czołgistów, którzy służymy na czołgach Leopard. To dodatkowo wpływa na naszą interoperacyjność, gdyż używamy podobnego sprzętu. Większość czołgów, które używamy tutaj, jest to modernizacja czołgu Leopard, wykonana siłami rodzinnego przemysłu. I tutaj tak naprawdę jest to taka nasz poligon doświadczalny. Uczymy się ten sprzęt użytkować, doskonalimy nasze umiejętności na zmodernizowanym sprzęcie. Dowódca pierwszej kompanii zmechanizowanej porucznik Łukasz Iwaśkiewicz. Obecnie znajdujemy się na obiekcie szkoleniowym na Drawsku Pomorskim. W dniu dzisiejszym kompania realizuje zajęcia z ćwiczeniem przygotowawczym z broni strzeleckiej indywidualnej oraz zespołowej. Realizujemy strzelania na zmęczeniu, które polegają na tym, że żołnierz po przebiegnięciu odległości około 500 metrów realizuje strzelanie, a następnie powtarza tą czynność. Ma to odwzorować naturalne środowisko walki. W dniu dzisiejszym również realizowane są strzelania na strzelnicy obok, gdzie pododdziały niemieckie zmechanizowane realizują swoje strzelania, zajęcia ogniowe. Strzelania są realizowane z broni indywidualnej typu KB, Beryl oraz Mini Beryl oraz broni zespołowej typu KMPK. Scenariusz ćwiczenia został opracowany w zeszłym roku. Najważniejsze jest tutaj zgrywanie pododdziałów różnej specjalności. To są pododdziały zmechanizowane, pancerne, logistyczne, artyleria, przeciwlotnicy. Także różne pododdziały, różnych specjalności. Są przewidziane zadania zarówno w dzień, jak i w nocy. Działania taktyczne, strzelania bojowe. Żołnierze i dowódcy pododdziałów mają wgląd do ogólnych założeń scenariusza, natomiast wszystkiego też nie wiedząco jest przewidziane, aby atrakcyjność tych ćwiczeń skomplikowanej, a także wyzwania były możliwie jak największe, aby to było możliwie jak najbardziej realne działanie.